Recenzja powstała dzięki wspierającym widzom. Dziękuję. Urlop to piękna rzecz. I pomyślałem, że cholera fajnie byłoby wrócić do starej, ukochanej przeze mnie serii Half-Life. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Zanim jednak zainstalowałem pierwszą część serii, przypomniałem sobie o modzie Black Mesa. Pamiętam, jak te x lat temu cieszyłem się jak dziecko, gdy widziałem zwiastun. Mod miał być darmowy i przenosić pierwszą część na silnik dwójki. Pamiętam też, jak spodobało mi się zachowanie Valve przy tym wszystkim w czasach, kiedy remake'i i remastery są tworzone wyłącznie przez twórców, a firmy, takie jak chociażby Konami, ucinają wszystkie dzieła moderów. Valve poprosiło tylko o usunięcie z nazwy Source, wtedy bowiem cały tytuł modyfikacji brzmiał Black Mesa Source, a poprosili o to tylko dlatego, że nie chcieli, by ludzie myśleli, że mod jest tworzony przez samo Valve. Po zabiegu stało nam się Black Mesa. A w 2013 roku, gdy Valve zobaczyło, jak to wszystko wygląda, bez problemu pozwolili moderom na komercjalizację projektu, chociaż wciąż można ściągnąć wersję darmową, jednak niewspieraną i oczywiście okrojoną ze wszystkich bajerów, które powstały później. I tak w 2015 roku wersja komercyjna trafiła na Steam Greenlight, teraz już znane jako Early Access, gdzie tkwić ma do końca tego roku, a jedynym powodem, dla którego jeszcze tam jest fakt, że twórcy, a chyba jeszcze nie wspomniałem, że grupa nazywa się Crowbar Collective, wciąż pracują nad stworzeniem ostatnich poziomów rozgrywających się na Zen. Recenzja takiego, jak najbardziej powinniśmy to tak nazywać, remasteru, to czysta przyjemność. Nie trzeba streszczać fabuły ani rozwodzić się nad wprowadzeniem informacji o tytule. Nie ma chyba wśród nas nikogo, kto nie wiedział, czym jest okres połowicznego rozpadu. Nawet jeśli pierwsza część powstała 20 lat temu i może dzisiejsi 20-latkowie w nią nie zagrali, prawdopodobnie zagrali w część drugą, a Half-Life 3 Confirmed jest tak popularnym gamingowym memem, że zapewne tak czy siak wygooglali, o co chodzi. Pierwsza część, wydana w 1998 roku, okrzyknięta została tytułem, który na zawsze zmienił oblicze FPS-ów, nie tylko pod względem rozgrywki, ale i opowiadania historii. O ile ówczesne FPS-y polegały w zasadzie na wyżynce wszystkiego, co się rusza, tak w Half-Life nie wchodziło to w grę. Do tego dołożono również zagadki i elementy niemalże platformowe, a jeśli mowa o opowiadaniu historii, o ile konkurencja niesamowicie upraszczała w innych tytułach historię, tak w Half-Life jesteśmy w jej centrum cały czas, kierując niemym Gordonem Freemanem. Wszystko toczy się wokół nas, od pierwszej do ostatniej sekundy nie wychodzimy z ciała, akcja nie przenosi się nigdzie indziej. I jak zrobić remaster czegoś, co zostało okrzyknięte genialnym? Crowbar Collective nie miało łatwego zadania, ale chłopaki wiedzieli, na co się porywają. Owocem ich, jeśli liczyć wciąż dokańczane Zen, 10-letnich prac jest właśnie Black Mesa. I już teraz mogę powiedzieć, że ich remaster gry doskonałej jest remasterem doskonałym. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Już na pierwszy rzut oka widać, że Black Mesa jest co prawda wiernym odwzorowaniem pierwszej części, ale Crowbar Collective nie odmówiło sobie przyjemności dodawania wielu rzeczy od siebie. Rzeczy, które nie wpływają może na rozgrywkę jako taką, ale dodają głębi do historii. Gra wyciska z silnika Source wszystkie soki, czego efektem może nie jest grafika na poziomie dzisiejszych graficznych majstersztyków, ale absolutnie nie można powiedzieć, że jest brzydka. Jest elegancka, estetyczna i przede wszystkim spójna. Gra świateł i cieni, bardzo dobrze podobieranych i dodanych, dodaje jeszcze klimatu, a nie można zapomnieć, że dodano i przede wszystkim wykorzystano w rozgrywce silnik fizyczny. Przechadzając się po Black Mesa, poznamy każdy rejon. Będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, ale będzie to jak powrót po latach do rodzinnego domu po generalnym remoncie. Z chęcią odwiedzamy niby znane nam kąty, by zobaczyć, co się zmieniło i jak dopieszczono każdy element. Już sam dobrze nam znany przecież początek, zanim włożymy kombinezon HEV, pokazuje, że mamy to samo, ale dopieszczone pod każdym względem. I to faktycznie pod każdym, bo nie tylko graficznym.
Welcome to the HEV Mark IV Protective System. Podstawowe dialogi znane z gry zostały nagrane ponownie, a do tego drugie tyle zostało napisane i dograne przez twórców, przez co znów historia nabiera dodatkowej głębi, a sam dubbing stoi na cholernie wysokim poziomie, a głosy postaci tych kluczowych przede wszystkim zostały dobrane perfekcyjnie. Hello. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. W zasadzie jedynym, czego czepiają się fani w kwestii dźwięku, i ja się z nimi zgadzam, są dwa dźwięki. Pierwszy to pamiętny, niepokojący alarm Black Mesa. Gdy graliśmy w oryginał, jeszcze nie wiedząc, co się faktycznie dzieje, i tak wiedzieliśmy, że mamy kompletnie przesrane. W Black Mesa dali taki dźwięk, że w zasadzie mój budzik co rano brzmi bardziej przerażająco. Drugim zarzutem odnośnie dźwięku są rozmowy jednostek heku. To już mocno subiektywna opinia, ale w oryginale brzmieli oni bardziej badassowo. Nie można też nie wspomnieć o świetnej, napisanej specjalnie dla remastera muzyce, która idealnie oznacza ważne wydarzenia albo zbliżające się walki. Muzyka w budowaniu klimatu świetnie sprawdzała się przy Half-Life 2 i widać, na kim wzorowali się pod tym względem muzycy z Crowbar Collective. Muzyka w odpowiednich momentach sprawia, że krew wypełnia nam się adrenaliną, a umysł ekscytacją. Sama rozgrywka jest płynna i ani razu, podkreślam, ani razu nie czujemy, że Crowbar Collective przesadziło z własną twórczością. To, co dodają, są subtelnymi zmianami, a nawet jeśli zmiany czasami są nieco większe, to i tak idealnie wpisują się w rozgrywkę. Chłopaki wiedzieli po prostu, czego oczekujemy pod tym tytule, i nie przesadzili ani razu. A pewne usprawnienia, jak właśnie wykorzystanie fizyki czy wprowadzenie hitboxów, podnosi całkowitą jakość tego produktu. Wykonanie Black Mesa pokazuje, że gdyby Half-Life został wydany dziś, a nie 20 lat temu, i wydany został w takiej właśnie formie jak Black Mesa, również byłby genialnym tytułem. Crowbar Collective wybrał to, co najlepsze w oryginale, i dołożył do tego własne, pieczołowicie dobrane i opracowane elementy, i dzięki temu podniósł wartość tego, co wszak było uważane za genialne i legendarne. To pokazuje, że jeśli zbierze się odpowiednia ekipa, a oryginalni twórcy nie przeszkadzają za bardzo, może powstać coś genialnego. Z drugiej strony pokazuje też, jak bardzo na skróty idzie wielu wielkich deweloperów, i zamiast faktycznie zacząć pracować nad remasterami z prawdziwego zdarzenia, podbijają tylko tekstury, a potem żądają zapłaty jak za pełnoprawny produkt. Śmieszne jest to, że oto remaster zrobiony przez fanów powinien stać się wzorem, jak powinny wyglądać prawdziwe remastery. W tym momencie Black Mesa kosztuje nieco ponad 70 zł, a spokojnie byłbym w stanie wydać drugie tyle. Pozostaje jedynie czekać na ostatni rozdział Zen i mieć nadzieję, że Crowbar Collective zmieni zdanie i zacznie kiedyś pracować nad dodatkami Opposing Force i Blue Shift. Niestety, na to się akurat nie zapowiada. Moja osobista ocena tego modu, remake'a, remastera, biorąc pod uwagę, że wszystko tutaj tworzone było od zera, a i tak zachowano klimat, dodano wiele subtelnych i działających na plus zmian, i w zasadzie brak minusów nie może być inny. Absolutnie warto. Naprawdę polecam. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko N, Maniek, Zielak, Chudzisław, Najtor. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.